Szanowni Państwo, spotykamy się w 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej, by oddać hołd polskim bohaterom. Wspominamy tych, którzy ponad wiek temu walczyli z sowieckim najeźdźcą, ale też tych nam współczesnych, których bohaterstwo zawierało się w codziennej służbie Polsce. Takich wybitnych ludzi straciliśmy w katastrofie smoleńskiej, narodowej tragedii, której ofiary od lat godnie Państwo upamiętniają. Katastrofa smoleńska zraniła wiele rodzin, wspólnot, środowisk, ale zraniła też naszą ojczyznę. 96 dębów smoleńskich upamiętniamy świętej pamięci księdza pułkownika Jana Osińskiego, wybitnego kapłana, który przez swoje krótkie, bo zaledwie 35-letnie, ale za to wypełnione bogatą treścią życie, ofiarnie służył Panu Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. W swoich codziennych zatrudnieniach łączył tak wiele funkcji, że sprawiał wrażenie, jakby czasu starczało mu na wszystko. Co oczywiście było złudzeniem, wyrastającym z jego nieprzeciętnych zdolności, ogromnego poświęcenia, wyjątkowej energii, świetnej organizacji, systematycznej pracowitości połączonej z dążeniem do perfekcji. W wieku 30 paru lat był już wicekanclerzem Kurii Polowej Wojska Polskiego, sekretarzem świętej pamięci biskupa Tadeusza Płoskiego, któremu towarzyszył aż do samego końca, zastępcą sekretarza generalnego Synodu Ordynariatu Polowego w Polsce, kapelanem pierwszej bazy lotniczej w Warszawie. To kolejna ofiara zbrodni smoleńskiej, którą tutaj czcimy. Czcimy, przypominając jego wielkość. Czcimy, przypominając jego zalety. Czcimy, przypominając jego służbę Wojsku Polskiemu. Bo trzeba pamiętać, że całe swoje kapłańskie życie od początku poświęcił wojsku. To była jego miłość, to była jego służba, to było jego wielkie narodowe zadanie. Wojsko obok wiary katolickiej, obok narodu polskiego było jego głównym punktem odniesienia i rzeczywiście przyczynił się, jak mało kto, do umacniania ducha chrześcijańskiego i narodowego Wojska Polskiego, tego ducha, który jest tak ważny dla skutecznego działania wojska, bez którego nie byłoby możliwości obrony Rzeczpospolitej. W tej obronie poświęcił się także wtedy, gdy zdecydował się, by brać udział wraz z księdzem biskupem Płoskim w uczczeniu ofiar ludobójstwa katyńskiego. Poległ nad Smoleńskiem. Dzisiaj wiemy już bardzo wiele o tym, co się wówczas działo. Wiemy, kto i jak zorganizował tę zbrodnię. Wiemy, kto się przyczynił do tego, by mogła ona zostać zorganizowana. I wiemy, kto przez lata ukrywał prawdę o tej zbrodni. Ci, którzy wówczas polegli, są naszymi bohaterami narodowymi na równi z tymi, którzy polegli w obronie ojczyzny zarówno w Katyniu, jak i w innych miejscach i w innych misjach, których funkcją i zadaniem była obrona ojczyzny, tak jak przed 101 laty tutaj w Osowie ci żołnierze, którzy bronili Warszawy, którzy bronili przed bolszewikami i czerwoną zarazą Europy i Polski. Tak ci, którzy polegli w Smoleńsku, nad Smoleńskiem, poświęcili swoje życie do ojczyzny. Wydarzenie, które mam zaszczyt przybliżyć. Ossów jest miejscem ważnym dla wszystkich Polaków.
to właśnie tu rozegrała się jedna z najważniejszych w dziejach naszej ojczyzny bitew. I tutaj powstaje miejsce pamięci. Nie tylko o tych, którzy walczyli z nawałą bolszewicką w 1920 roku. Znajduje się tu również Dolina Dębów Smoleńskich. Uczestnicy lotu 10 kwietnia 2010 roku zginęli, ponieważ byli świadomi obowiązku oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. Polskim oficerom nasze miejsce w niespokojnym dziś świecie. Przestrzeganie cnót obywatelskich i powinności wobec Rzeczpospolitej postawił w samym centrum swego życia. W każdej roli służył Polsce i narodowi. Myślał i działał całe swoje życie dla ojczyzny i jej poświęcił swoje najpiękniejsze lata. Jestem zaszczycony, że na terenie naszego powiatu będzie miejsce pamięci poświęcone temu wybitnemu Polakowi i że możemy dzisiaj odsłonić popiersie tu w osobie. Dziękuję Państwu za obecność, za tak liczne przybycie. Szczególne podziękowania kieruję do rodziny świętej pamięci księdza pułkownika Jana Osińskiego. To wielki zaszczyt dla nas, dla mieszkańców powiatu, że są dzisiaj Państwo z nami i podczas tej wyjątkowej dla nas uroczystości. Mówi się, że człowiek żyje dopóki żyje pamięć o nim. My o księdzu pułkowniku Janie Osińskim będziemy pamiętać. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych, którzy tego dnia oddali swe życie. Dziękuję także panu Ryszardowi Walczakowi za zaangażowanie i serce w pielęgnowanie pamięci o elicie państwa polskiego. Wojska Polskiego, kampania reprezentacyjna Wojska Polskiego, panowie posłowie, szanowni państwo, w imieniu mamy i nas, sióstr, pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim przybyłym na tę uroczystość, na odsłonięcie pomnika księdza pułkownika Jana Osińskiego. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom i wszystkim organizatorom, a szczególnie panu Ryszardowi, który jest tak mocno zaangażowany w tak piękną inicjatywę. Wybrzmiało tu już bardzo wiele pięknych słów o bracie, ale nie mogę nie powiedzieć, przepraszam, że był wspaniałym synem i wspaniałym bratem, który odszedł od nas za wcześnie. Był wspaniałym człowiekiem, który na pierwszym miejscu stawiał miłość do ojczyzny i do wiary. Łączył czynem i przykładem. Był człowiekiem skromnym, ale bardzo, bardzo pomocnym dla wszystkich innych. Dziękuję wszystkim Państwu za to, że przybyliście na tę piękną uroczystość i odsłonięcie tego popiersia. Serdeczne Bóg zapłać.